Na stole operacyjnym leży Iza. Piotr zdiagnozuj ją. Teraz dajcie okulary prawdy, tutaj nikt za nic się nie może ukryć. Żadna wada, żadna choroba, żaden program. Żadne powiązanie, połączenie. I teraz widzisz. Zdiagnozuj. Jakby jest proces destrukcji włączony, coś takiego. Dobrze. Teraz przenoszę cię do tego czasu i do tego momentu, w którym jeszcze tego programu nie było. Powiedz, gdzie jesteś, kim jest Iza i co się dzieje. Jest mężczyzna. Tak. Odpowiedzialnym za wielu ludzi musi podjąć jakąś decyzję. I każda decyzja ma konsekwencje. Jaką decyzję podejmuje? Jakby lepszą dla tych, którzy ją wybrali. Gorszą dla siebie. Dobrze. W takim razie ja teraz robię zmianę. Uświadamiam ją w tamtym czasie i przekonuję, żeby zrobiła odwrotnie. Żeby odwrotnie przyjęła. Żeby lepszą wzięła na siebie decyzję, a mniej lepszą dla tamtych istot. Po to, żeby nie ponosić konsekwencji w następnych życiach. I się nie męczyć, bo dla tamtych to nie ma znaczenia, ale dla niej będzie miało. Czy ona chce takiej zmiany? Chce. Dobrze. W takim razie ja teraz zmieniłem i już jest zmienione. A skoro zmieniłem, wszystkie konsekwencje się zmieniają we wszystkich życiach. Tamte niekorzystne, aż do chwili obecnej i w tej chwili na wszystkich jej ciałach i zmysłach zdejmuje wszystkie tamte zapisy, konsekwencje. To wszystko do słoneczka, słoneczko to spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. I to jest od tego wolna. Teraz wprowadzam ten zapis, że przyjęła bardziej korzystne dla siebie decyzję, jako ten mężczyzna. I we wszystkich życiach, inkarnacjach wszystko się naprawia absolutnie na bardzo pozytywne. I teraz na wszystkich jej ciałach i zmysłach wszystko się naprawia i wypełnia się. I już jest idealnie. Zapytaj się jej, czy teraz jest zadowolona, czy jest dobrze. Poczuła zmianę. Dobrze. W takim razie teraz zapytaj się jej, czy chciałaby, żeby ją oczyścić z całej karmy rodowej, znajomych, przyjaciół, wrogów, ze wszystkich powiązań, połączeń, z całej karmy, z całego istnienia, na wszystkich poziomach, nieskończoność, nieskończoności. Dobrze. W takim razie teraz ja ją przenoszę na środek oceanu,
przed nią stoi jej mama, cały ród, aż do pierwszej istoty. Po prawej ręce stoi tato, cały ród, ten za nim, aż do pierwszej istoty. Obok niej jej mąż, mężowie, przyjaciele, wrogowie, partnerzy, obojętni kto, wszyscy, którzy mieli cokolwiek do czynienia od początku, gdy zaczęła istnieć, aż do tej chwili, ale i też do tego czasu, dopóki jeszcze będzie istnieć. Absolutnie wszystko i wszyscy stoją. Wszystkie klątwy, byty, powiązania, połączenia, długi karmiczne, zobowiązania, śluby, pieczęci, umowy. Wszystko. Z wszystkimi konsekwencjami. Zapytaj ją, czy chce pełnego oczyszczenia. Dobrze, a teraz zapytaj się wszystkich tych istot, które są, którzy też chcą pełnego oczyszczenia i uwolnienia się wreszcie od tego. Chcą. Dobrze, na mocy wolnej woli ja biorę wszystkie te istoty z ich karmami, ich obciążeniami, we wszystkim, co ich stanowiło, do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko teraz specjalną mocą, którą jeszcze wzmacniam biliardkrotnie w nieskończoność, taka fala energii przechodzi, która oczyszcza ich wszystkich całkowicie do zera. Wszystkich powiązań, połączeń między sobą, jakichś tam długów, powiązań karmicznych, różnych zobowiązań, wszystkiego. Jakiejś energii, emocji, chorób i wszystkiego, co było niekorzystne. Absolutnie jest wszystko oczyszczone. Ja stawiam teraz taką szybę pancerną między nimi wszystkimi czystymi, przeźroczystymi, a za tą szybą jest ta cała karma, te kary, winy, klątwy, byty, choroby, zobowiązania, długi, różne pierdoły, wszystko, za wszystkiego, co to zostanie oczyszczenie całkowicie z całego istnienia, w nieskończoność nieskończoności. Popatrz i powiedz, co tam jest za tą szybą. No, ciemny grunt. Dobrze. Teraz Iza pierwsza wraca na środek oceanu, dokładnie w to samo miejsce. Za nią jej rodzice, rody, rodzeństwo i, jak powiedziałem, mężowie, ich rody, znajomi, dzieci, wszystkie istoty, którymi miała kiedykolwiek do czynienia, ma i będzie miała. Wszyscy wracają czyści z powrotem. Wszyscy patrzą się na centralne słoneczko, ono robi potężny wybuch, spala to wszystko znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Ale całkowicie i oni od tego wszystkiego wolni. Ja teraz odłączam od Izy wszystkie powiązania, połączenia karmiczne, długu, zobowiązań, bytów, absolutnie wszystko, na wszystkich poziomach widzialnych, niewidzialnych i jakich innych są, ale i tak samo odłączam od każdej istoty, która tam jest. Od nich wszystkich. Teraz nad nimi unosi się taka chmura połączeń, powiązań karmicznych. Powiedz, jaka jest duża i jak wygląda. Jest wielka. Taka jasno-szara. Dobrze. Teraz wszyscy widzą, jak ja tą chmurę przesuwam do słoneczka. Słoneczko zjada, spala, ona znika, nie istniała, nie istnieje, nigdy istnieje, nie będzie. Oni wszyscy od siebie są już wolni. Całkowicie wolni. Teraz wzywam wszystkich przewodników duchowych. Wszyscy przewodnicy duchowi przybywają do tych istot i wszystkie istoty wprowadzają do ich światów, w których żyją, bytują, należą, obojętnie gdzie to jest. Zostaje tylko Iza sama tutaj. Rozejrzy się dookoła, powie, czy jest sama Iza, czy jeszcze ktoś został. Sam. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę Izę do naszej apteczki z powrotem. Leży na stole operacyjnym. Jeden chirurg nam zasnął. Ale teraz ty jesteś. Daję tobie okulary prawdy, przed którymi nikt ani nic się nie może ukryć. I będziesz teraz przyglądał się oczom. Jakie ma oczy Iza? Jak wyglądają oczy? Powiązania, połączenie, przekaz cały. Cały system wzroku, jak wygląda. Jest blokowany. Jest blokowany. Dobrze, ja teraz przenoszę Izę i ciebie do tego momentu, w którym jeszcze nie był zblokowany, wszystko było dobrze,
a za chwilę dopiero ma być. Ja te przenoszę i tam jesteście. To jest to życie czy inne? Kim tu Iza jest? Mężczyzną, kobietą, dzieckiem? Kobietą? Tak obserwuję kamienie tak dokładnie. Ale to wyceny czy coś? Dobrze, i co tu się wydarza? Że powstaje ten program, ta choroba, później się zamienia w chorobę? Tak skupienie było na tym, że oczy zaczynały być przemęczone. To wystarczyło, żeby powstał taki program? Teraz przeglądasz wszystkie życia, następne, ale do chwili obecnej i zobacz, jak ten program się rozwijał. I do czego doprowadził. No jakby kolejne etapy może. Dobrze. W takim razie mam teraz pytanie do Izy, czy chciałaby, żeby w tamtym życiu zmienić ten program, żeby mogła to robić, co robi, ale żeby nie powstał taki program, żeby nie powstało uszkodzenie wzroku. Jaka jest decyzja, Izy? Tak, chcę, tylko jakby tak analizowała. Analizowała, dobrze. W takim razie teraz, gdy podejmuję te czynności, dostaje specjalne szkło takie powiększające i nie wytęża wtedy wzroku, ponieważ to szkło powiększające powiększa i bardzo wyraźnie widzi to, co robi. I nie męczy wzroku. Jeszcze zmysł wzroku czerpie przyjemność z tego, że się przygląda i wzmacnia się, robi się mocniejszy, zdrowszy. W związku z tym ja wymazuję wszystkie programy, które powstały z tamtym programem. Starym, ze wszystkich żyć, inkarnacji, zbieram wszystkie konsekwencje aż do chwili obecnej i w tej chwili zdejmuję z całego zmysłu wzroku z powiązaniami, połączeniami tamte zapisy i tamte konsekwencje. Do zera i do słoneczka. Słoneczko to zjada, spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. No i co jest od tego Boga? Teraz to miejsce daje zapis, że ona czerpała z tego przyjemność, radość i zmysł wzroku też czerpał z tego przyjemność, radość, wzmacniał się i we wszystkich życiach, inkarnacjach teraz wzmacnia się ten wzrok, robi się czysty, zdrowy, cały zmysł wzroku i w tej chwili teraz we wszystkie jej ciała i wszystkie zmysły łącznie z wzrokiem wchodzi ten zapis, wypełnia, naprawia wszystko. Już płynie czyste światło przez meridiany. Wszystkie kanały się otwierają, oczyszczają się i pięknie wszystko widzi. Wszystko do niej dopływa, naprawiają się soczewki, rogówka. Oczy stają się czyste, wyraźne, zdrowe. I tak już zostają. Czy przyjmuje Iza tak, taką zmianę? Tak. I tak jest. Teraz sprawdźcie jeszcze, czy jest wszystko dobrze. Zapytaj się Izy, czy jeszcze chciałaby coś, żeby jej czymś pomóc, uzdrowić, naprawić? Czy coś ma, jakieś marzenia, prośby? Jakby więcej energii. Dobrze. Ja teraz doprowadzam jej własną energię z istnienia. Czyste, białe światło i czystą energię życiową, srebrzystą energię. Wzmacniam obydwie energie tysiąckrotnie, biliardkrotnie i w nieskończoność. Obydwie te energie
jak słup światła wchodzą przez czakrę korony do wnętrza i wszystko na wszystkich poziomach ciał i zmysłów następuje pełny reset, oczyszczenie i pełna równowaga. Pełna kompatybilność. Wszystkie zmysły, wszystkie organy pracują idealnie. Wzmacniam ją, oczyszczam i już tak jest. Jak teraz to wszystko wygląda? Lepiej. Czy jeszcze ma jakieś marzenia, życzenia? Czy chciałaby, żeby jej zrobić w naszej wodzie o strukturze kryształu detoks? Taki oczyszczenia wszystkich ciał, wszystkich komórek? No się zgadza. Dobrze. W takim razie ja teraz w naszej wannie o strukturze kryształu nalewam wody, też o strukturze kryształu, specjalnego dla Izy. Wzmacniam jeszcze ten program oczyszczający, uzdrawiający na full. Weź teraz Izę, włóż do tej wody i zanurz ją całkowicie. Teraz woda wnika we wszystkie jej struktury, wszystkie komórki, wszystkie poziomy, wszystkie zmysły, umysły, wszystko. I wszystko z niej wyrzuca na zewnątrz, absolutnie wszystko. Od początku jej istnienia aż do końca istnienia. Z całości. Jak to wygląda? No jest czysto. Dobrze. Teraz wyjmujesz ją, ja prysznicem opłukuję z zewnątrz, ale ta woda ma potężną moc. Po strukturze kryształu ta czysta wchodzi do jej wnętrza i wszystko z wewnątrz wypłukuje całkowicie. Ty ją odstawiasz na bok jako czyste światło. Ja wyciągam korek, spuszczam wodę z tymi programami, brudami, z tymi toksynami do matki ziemi. Matka ziemia to wszystko zjada, spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieje. Prysznicem opłukuje, resztki też spływają, też są zjedzone, spalone. I już jest wszystko w finalnym stanie. Teraz stoi dusza Izy przed tobą, zapytaj się jej, czy potrzebuje może pomocy, albo czy niczego nie potrzebuje i czy wszystko jest teraz już dobrze i czy będzie dobrze. No teraz już jest dobrze. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze stoi bliźniaczy płomień przy Izie. Zapytaj się jego, czy jest wszystko ok, czy może on potrzebuje pomocy albo coś. No, wszystko dobrze. Dobrze. W takim razie ja teraz doprowadzam ich własną energię duszy Izy i dla bliźniaczego płomienia. Specjalną ich energię życiową, białego światła, miłości, radości, spokoju, zdrowia, szczęścia, wszystkiego co najlepsze. Wzmacniam tę energię biliard. Krotnie one wchodzą do każdego z nich, oczyszczają, wzmacniają i synchronizują. Ja teraz ich połączam i są jednością. I już będą zawsze jednością, na najwyższym poziomie. W szczęściu, zdrowiu i radości. Czy tak przyjmuje Iza? I tak zostaje. Teraz podnoszę wibrację każdej komórki do 600 Hz. Teraz do 1000 Hz. Teraz do biliarda Hz. Teraz w nieskończoność każda komórka wibruje czystym światłem. I tak zostaje. Jesteś całkowicie oczyszczona. Z karmy, z powiązań, z długu, z obowiązań, ze wszystkiego. Jesteś czystym, nowym istnieniem. Absolutnie zdrowym, radosnym, szczęśliwym.
I tak siebie postrzegaj, bo nie jest inaczej. I nie będzie inaczej. Zapomnij o tej Izie, która była do tej pory. I już nie ma. Narodziłaś się na nowo. Wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. Piotruś, przed tobą teraz jest syn Zosi. Paweł. Teraz daję ci okulary, traty, przy którym nikt ani nic się nie ukryje. I teraz ja całą jego przestrzeń i wszystko zatrzymuję przy nim, nikt ani nic nie może uciec. I teraz znowu z diagnozą. Są takie jakby pęknięcia czy coś takiego? Dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie do tego czasu, gdy one się wydarzyły. I teraz jesteś tam. Powiedz, to jest to życie, czy inne? Inne. Dobrze. Co tu się wydarzyło, że powstały te pęknięcia? I te zdarzenia? No przynajmniej odrzucenie, zniechęcenie. Dobrze. Czy on w tym życiu doświadcza dalej takiego czegoś? Odrzucenia i zniechęcenia? Tak. Dobrze. Teraz z powrotem wracacie tam i jesteście tam. Co zainicjowało to, że powstało to odrzucenie, potem zniechęcenie? Co się wydarzyło? Co było powodem tego, że coś takiego powstało? To właśnie konflikt był. Między nim a kim? Między nim i bratem. Dobrze. Co ten konflikt spowodował? Jakie następstwa? Że jakby tak zatracił zaufanie do rodziny? Zapytaj się go, czy on chce, żeby tam to coś nie wydarzyło się i żeby nie ponosić konsekwencji dalej tego. Tak. I jego brat też chce? Jego brat chce przeprosić. Dobrze. To w takim razie teraz pogódźcie się, chłopaki. Przeproście się, wybaczcie sobie, pogódźcie się, a ja was oczyszczę z tamtej sytuacji i ze wszystkich następstw, które mogłyby wystąpić we wszystkich innych życiach, nie tylko w tych teraz, ale i nawet w przyszłości. Pogodzili się. Dobrze. W takim razie na mocy wolnej woli ja biorę ich obydwóch z całą ich karmą, wszystkimi sytuacjami, wszystkimi emocjami, powiązaniami. Zabieram do słoneczka, słoneczko oczyszcza do zera, spala od razu to wszystko, to nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A oni są od tego wolni. Teraz zmieniam wszystkie przeznaczenia, wszystkie konsekwencje, które by mogły być, ale nie ma ich, bo teraz wszystko zostało wyczyszczone aż do chwili obecnej i nawet przyszłość. Wszystkich ciał i zmysłów, wszystko się naprawia i występuje teraz cisza i spokój. Dobrze. Teraz znowu przenoszę Pawła do tej sytuacji w naszej apteczce i diagnozuję go teraz. Są dalej te pęknięcia, czy ich nie ma? Pęknięć nie ma, ale teraz mi się pokazało taki jakby pręt, czy coś takiego. Dobrze. Zapytaj się tego czegoś. Kim jesteś, czym jesteś? Kim jesteś, czym jesteś? Zobowiązaniem. Dobrze. Wobec kogo? Wobec kogo? Bliskich rodziny. Dobrze. I do czegoś nie zobowiązałem? Chronić. Chronić. I co, dotrzymujesz słowa, czy nie? No ja przestał już dotrzymywać. Przestał dotrzymywać. Dobrze. Powiedz mi, Pawle, czy chciałbyś, żeby zdjąć z ciebie to zobowiązanie, że ty masz kogoś chronić, dbać o kogoś,
po prostu, że będziesz to robił z przyjemności, a nie, że musisz, bo jakiś program jest. Czy chcesz, żeby cię zwolnić z tego obowiązku? Tak, bo to ciąży. Dobrze. Na mocy wolnej woli twojej ja teraz zabieram ten obowiązek, ten trend, z czym co się to wiąże, do słoneczka, słoneczko to spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć będzie. A ty jesteś całkowicie od tego wolny. Teraz będziesz to robił wszystko z przyjemnością, a nie, że musisz, czy że tak trzeba. Jak teraz wygląda jego przestrzeń? Tak jakby poszerzyła się, ale coś jakby napiera. Dobrze, zobacz, co napiera na niego. Jak to nazwać? Nagromadzone. Przychodzi mi, że zobowiązania, ale to jakby nie do końca tak. Z różnych sytuacji takie... Pozostawiamy jakieś niedociągnięcia. O, no. Paweł jest niekonsekwentny. Rozpoczynał masę rzeczy i nie pokończył. To porobiło ślady. Dobrze. Pawle, czy chciałbyś to wszystko ponaprawiać, podokańczać? Chciałbym. Dobrze. Teraz przed Pawłem stawiam wszystkie jego sprawy, które kiedykolwiek były rozpoczęte, ale nie zostały dokończone. I niech teraz on wszystkie ponaprawia i pozamyka. Od pierwszego do ostatniego. I jak to zrobi, to im powie. Jest. Dobrze. W takim razie ja teraz wszystkie te konsekwencje, połączenia, to wszystko, co się tam kiedykolwiek mogło zdarzyć, teraz oczyszczam wszystkich ciał zmysłów i z przyszłości zabieram to wszystko do słoneczka. Słoneczko to spala ostatecznie, to nie istniało, nie istnieje, nie istnieć będzie. A to jest od tego wszystkiego wolne. Diagnozuj go dalej, czy jest wszystko ok, czy coś jeszcze. Teraz mi się coś pokazało, taka jakby kropla. I to nie jakby z czterech stron energia wpływa. Dobrze, zapytaj się jej, kim jesteś, czym jesteś. Kim jesteś, czym jesteś? Transformacją? Czego dotyczysz? Czego dotyczysz? Zrozumienia. Czy to znaczy, że teraz do Pawła płyną wszystkie informacje, żeby w końcu stał się świadomy i żeby zrozumiał? Pierwszy krok. Pierwszy krok. No to już jest dobrze. Czyli proces się rozpoczął. Dobrze. W takim razie niech się dzieje. Ja teraz oczyszczam Pawła na wszystkich poziomach, doprowadzam jego własną energię, czyste białe światło. Wzmacniam go biliardkrotnie w nieskończoność, to światło go wypełnia, wzmacnia go, robi taką wielką przestrzeń dookoła niego, oczyszcza, zabezpiecza i nikt, ani nikt już tą przestrzeń nie będzie mógł zaingerować, po to, żeby Paweł mógł swobodnie uświadomić się i przejść tą transformację. Zapyta się Pawła, czy jest wszystko okej. Okay? Tak jest, tylko dziwnie się czuję. No, dziwnie się czujesz, bo wreszcie coś się zmieniło w twojej przestrzeni. A jak, wolisz się tak czuć jak teraz, czy tak jak wcześniej? Tak jak teraz. No więc widzisz. No więc wykorzystaj to i do przodu. Dobra. Wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. I bądź dobry dla swojej mamy, bo to dzięki niej pomogliśmy tobie, żebyś mógł wyjść z tego marazmu. Więc wykorzystaj to i nie zmarnuj. Obiecujesz? No postarać. Ty nie masz się starać. Ty to robisz dla siebie. Ty masz to zrobić, a nie się starać. Starałeś się do tej pory, to popatrz, jak na tym wyszedłeś. Obiecujesz? Zrobi coś wreszcie dla siebie?
No bo tak. Dobrze, to pamiętaj. Bo uszy nakręcę, tyłek skopię. Nie jesteś malutki dzidziuś. Przestań tu się unosić, agresywny być. Zacznij być bardziej odpowiedzialny sam za siebie. Wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. Dobrze. Paweł poszedł. A teraz, Piotruś, przed tobą stoi Daniel. Daniel z całą jego historią, ze wszystkim, absolutnie powiązaniami, połączeniami stoi. Ja stawiam teraz taką klatkę diamentową, specjalną dla niego, którą ja jeszcze wzmacniam, jej moc, jej programy oczyszczenia, biliardkrotnie w nieskończoność, bardziej niż potrzeba. To dla Daniela. Otwieram tą klatkę, wkładam Daniela i jego całą historię z wszystkimi ludźmi powiązanymi, połączonymi, absolutnie z wszystkimi, na wszystkich poziomach całego istnienia, skończoność, nieskończoności. A włączam jeszcze taką specjalną motor, a wciąga wszystko, absolutnie wszystko, co widzialne, niewidzialne i z najdawniejszych historii czasu. Ostatnie wchodzi na czerwono. I teraz, jak to wejdzie, to powiedz. No jest. Dobrze, ja teraz zamykam tą klatkę, zakładam na nią 100 miliardów warstw folii, przez którą nikt a nic nie może przejść pod spodem. Zamykam, plombuję i już jest wszystko zamknięte. Podaj teraz rękę Danielowi jako czystej i wolnej, absolutnie istocie, żeby stamtąd wyszedł. No właśnie. Dobrze. Ja teraz doprowadzam do niego jego własną energię życiową. Jego własną energię miłości, spokoju, ciszy, radości, szczęścia, wolności, pełnego zrozumienia. Wzmacniam tę energię jeszcze 100 miliardów krotnie nieskończoność. One wchodzą w niego i następuje wybuch światła i energii, który absolutnie wszystko dezynfekuje, resetuje, oczyszcza, wypełnia na wszystkich poziomach ciał i zmysłów. Nieskończoność nieskończoności całej przestrzeni i jest absolutna cisza. Danielu, mamy spalić bezpowrotnie to wszystko, co mamy w tej klatce zamkniętej i uwolnić ciebie już na wieki, na zawsze od tego? Tak. Dobrze. Biorę teraz klatkę do słoneczka, słoneczko ją przyjmuje, zjada, spala. Ona znika, nie istniała, nie istnieje, nigdy istnieje, nie będzie z całą zawartością. A Daniel jest absolutnie wolny tych wszystkich paszkwil. Teraz wszyscy się cieszą i radują się wszystkiego części komórki, wszystkiego zmysłu, ciała, umysłu. Całe jego otoczenie się cieszy radością, jego wolnością i szczęściem, spokojem i ciszą. Danielu, powiedz, czy tego potrzebowałeś, czy coś więcej jeszcze chcesz? Na razie wystarczy. Dobrze. W takim razie ja odłączam od ciebie wszystkie powiązania, połączenia, i one wszystkie wracają do swych właścicieli. A te, których ty jesteś właścicielem, odłączam od ciebie i do słoneczka. Słoneczko spala, one znikają, nie istniały, nie istnieją, nie istnieją. No, a ty jesteś całkowicie czysty i wolny. Zabezpieczam twoją przestrzeń i nikt ani nic nie może w nią ingerować, nikt ani nic nie może naruszyć twojej ciszy, spokoju, twojej wolności, miłości, radości i spokoju. Wypełniam, zabezpieczam biliard krotnie od największych energii sił, takie mogłyby kiedykolwiek istnieć. Dobrze. W takim razie wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. I teraz stoi przed wami Jacek. I oczyściliście go już, czy jeszcze coś macie do czyszczenia? Trzymam worek. Worek jest pełny. Dobrze, ja powiększam worek.
czy Jacek jest absolutnie oczyszczony z chorób i problemów, zakłóceń energii. Ma być tak czysta i stabilna jego energetyka na najwyższym poziomie. Co robimy go przez tego? Tak, żeby był absolutnie przeźroczysty. Piotruś, jak to wygląda u ciebie? No, jest przezroczysty. Dobrze. Ja teraz zamykam worek, pieczętuję, plombuję i już nic z tego nie może się wydostać. Zanoszę do słoneczka, słoneczko to spala, znika. Nie było, nie ma i nigdy tego nie będzie. I wszystko, co było z tym związane, z wszystkich poziomów, wszystkich konsekwencji, teraz idzie do słoneczka też, zostaje spalone, jest absolutna cisza. Teraz przed wami stoi Andrzej. Jak Andrzej wygląda? Jakiś taki umorosany trochę czymś jest. Dobrze. Piotruś, jak ty to widzisz? Jeszcze taki jakby pozgrowy, o, coś takiego pokazało. Dobrze. W takim razie teraz ja sprowadzam specjalną klatkę dla Andrzeja, ale taką specjalną klatkę, którą wzmacniam w nieskończoność, nieskończoność jej moc i uszczelniam najmniejsze cząsteczki. Otwieram i do niej wkładam Andrzeja i całą jego historię ze wszystkimi ludźmi, paszkwilami, bytami, klątwami, powiązaniami, połączeniami. Wszystkimi absolutnie, którzy brali do tej pory udział w jego życiu i mieszali. Wszystkich tam wkładam do tej klatki z ich całą historią, ze wszystkim. Weszli wszyscy? Ostatnie wchodzi na czerwono. Klatka strzeszczy. Nie wiem, w co on się wdał ten Andrzej, że te gnoje tak ryją. Ja powiększam klatkę, żeby się wszystko zmieściło, absolutnie wszystko, ze wszystkich poziomów tego istnienia, nieskończoność, nieskończoności, wszystkich wariantach, poziomach, powiązaniach, połączeniach, konfiguracjach. Konsekwencji, konsekwencji. Weszło już ostatnie na czerwono? Tak. Dobrze. Zamykam klatkę, zakładam na to 100 miliardów warstwoli, czy to nic, a nic nie może się już przedostać. Ostatecznie blombuje pod spodem i wszystko zamyka. Podaj mi Piotruś rękę, żeby wyszedł Andrzej jako czyste istnienie. No wyszedł. Poprowadzę na niego czystą energię, wzmacniam go na wszystkich poziomach ciał, zmysłów i umysłów. On rośnie, staje się 10 razy większy, 1000, milion, biliard i w nieskończoność. Uzyskuje pełną swoją władzę, pełne swoje istnienie. Zapytaj się Piotruś Andrzeja, czy mamy spalić bezpowrotnie to wszystko i tych wszystkich, którzy w tej klatce są. Razem z powiązaniami, połączeniami. Dobrze, na mocy wolnej woli biorę Andrzeja, biorę tą klatkę do słoneczka, słoneczko ją zjada, spala, ona znika, nie istniała, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Przestrzeń się zamyka pod tym wszystkim i już jest cisza. A Andrzej jest całkowicie czystej woli. I usatysfakcjonowany. Dobrze. Teraz przed wami, chłopaki, stoi siostra Anny i jej syn Miłosz. Teraz przeskanujcie siostrę Anny i jej syna Miłosza. Waszko, co to za dziewczyna stoi z boku? Nie wiem właśnie, co to jest.
Piotruś, zapytaj się, kim jesteś? Kim jesteś? Co mówi? Jako nienarodzono? Czego chcesz? Czego chcesz? Wyzwolenie. Dobrze. Na mocy wolnej woli twojej ja teraz biorę ciebie z całą twoją historią do słoneczka. Centralne słoneczko oczyszcza ci całkowicie do zera. Od razu to wszystko spala, co cię blokowało i zniewalało. To znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieje, że będzie. A ciebie przenoszę do jedności. Upuszczasz tą przestrzeń, przestrzeń się zamyka i jesteś wolna i spokojna. Dobrze, w porządku. W takim razie teraz, jak wygląda siostra Anny? Piotruś? Jakieś takie plamy mi się pokazały dziwne. Zapytaj się ich, kim jesteś. Kim jesteś? Skazany? Dobrze, ja przenoszę ciebie teraz i ich do tego czasu, gdy to coś zaistniało, a wcześniej nie było. I co to jest, to życie czy inne? Inne. Dobrze, i co tu się wydarza? Mi się pokazało, że wsadza rękę. Nie wiem, co to jest? Coś płynnego? No co? Chcę wsadzać rękę w coś płynnego, ale nie wiem, co to jest. Zapytaj się tego czegoś. Kim jesteś? Kim jesteś? Energią życia? O co tu chodzi? Ona jakby z czymś eksperymentowała. Tak? Tylko, że właśnie nie była w pełni świadoma, co robi. I tak... jak to nazwać? Ona jakby... dotknęła coś czystego, a że sama była nie w pełni czysta, no to skaziła. Dobrze. Zapytaj się tego czegoś, co jest skażone i jej, czy chcieliby, żeby ich oczyścić z tego. Tak, bo to jakby ona sama jakby tego nie potrafi. Dobrze. W takim razie na mocy wolnej woli ja biorę teraz i zabieram te wszystkie zanieczyszczenia, wycofuję ten proces, zabieram wszystkie te brudy do słoneczka. Słoneczko to spala z konsekwencjami, połączeniami, całą historią. To znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć będzie, a przywracam stan wcześniejszy, pierwotny, gdzie czyste było czystym. Teraz zabezpieczam i wzmacniam ochronę czystości. I tak zostaje. Jak teraz to wszystko wygląda? A jak ona wygląda? W tym procesie? To zaczęło znikać. Zniknęło całkiem? Tak. Dobrze. I teraz dalej ją diagnozuj, jak ona wygląda i cała jej przestrzeń. Jakby są jeszcze takie szarości, coś takiego. Ale one też jakby tak znikają. Dobrze. Co się dzieje? No te szarości zniknęły. Tomku, jak ty to wszystko widzisz? Zaczęło się jakby tak obracać w drugą stronę. W drugą? O! A jakby w lewo. Super! I się odkręca.
Bardzo dobrze właśnie, bo o to chodzi. Dlatego wracam. Bardzo dobrze. Poczekamy, jak wszystko wróci, już to będzie dobrze. No tak, wracam przez to całego swoje równowagi. Dobrze. To niech się proces dzieje, a teraz przed wami jest jej syn, Miłosz. Diagnozujcie go. On się pokazał takiego był kukiełką. Jakby był kukiełką? Mhm. Piotrusia, jak ty go widzisz? Się go jakiś taki symbol pokazał. Jaki to symbol jest? Takie łopaty, koparki. Tej, co ma takie dwa te. Mhm, zaciski. No, no. A co to chodzi? Nie, to kukiełka to wygląda w sposób. Kukiełka ma ręce, a wszystko ma sznurki. Zapytajcie się, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Przyszły mi sterowane przedmioty. I co, że Miłoszem zawładnęły jakieś myśli? Nim sterują? Skąd te myśli są? Dobrze, daję wam okulary prawdy i widzicie, skąd te myśli przychodzą. Skąd przychodzą? Jakby porzucone z otoczenia. Czyli Miłosz żyje trochę w środowisku niestabilnym, z tego wygląda. Niestabilne i wszystko ma wpływ na niego, a on biedny sam nie wie, co ma o tym myśleć i co ma z tym wszystkim zrobić. Dobrze, zapytajcie się Miłosza, czy chce, żeby go oczyścić, wzmocnić go i zabezpieczyć przed tym całym środowiskiem, żeby mógł rozwijać się. Tak, jeszcze jest to mówienie. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja biorę teraz całą przestrzeń Miłosza. Wszystkimi istotami, z którymi jest powiązany, które mają na niego wpływ i on na nich. Zabieram ich wszystkich do centralnego słoneczka, centralne słoneczko specjalną energią, które jeszcze wzmacnia biliardkrotnie. Oczyszcza jego i ich wszystkich do zera całkowicie. Wszystkich powiązań, połączeń. Zrazu to wszystko spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A oni i Miłosz wszyscy są wolni. Ja doprowadzę do Miłosza jego własną energię, białe, piękne światło jego własne i jego życiową energię. Wzmacniam biliardkrotnie w nieskończoność, łączę te dwie energie. Wchodzą, wypełniają go. On rośnie, staje się 10 razy większy, 1000 milionów biliard i nieskończoność. Zapytajcie się, czy jest wszystko ok? Tak. Dobrze. Teraz jeszcze mamę Miłosza wzywam tu i uświadamiam ciebie, żebyś była bardziej wyrozumiała, więcej słuchała Miłosza, więcej dała mu uwagi, żebyś była dla niego przykładem, informacją, wtedy, gdy on tego potrzebuje. Rozumiesz? Oczywiście. Dobrze. W takim razie ja teraz całą przestrzeń oczyszczam, zabezpieczam i nikt, a nic nie może już ingerować w waszą przestrzeń. Dobrze. Teraz biorę wszystkich razem, czyli Andrzeja, Jacka, Annę, jej siostrę, Miłosza. Wszystkich oczyszczam ich, synchronizuję, zabezpieczam
i już po tej chwili będą funkcjonować prawidłowo wszystko. Wszystkiego najlepszego, cześć, papa.